Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na serwis sportowy. Rezerwy KGHM Zagłębia Lubin ponownie przegrywają w Ewiner drugiej lidze. Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego ulegli GKS Jastrzębiu 1-2. Lubinianie po weekendzie spadli na ostatnie miejsce w tabeli i coraz mniejsze są szanse na utrzymanie się na szczeblu centralnym. Ja może odwrotnie, jak trener Jastrzębia. My byliśmy bardzo niezadowoleni z tego, jak przebiegała pierwsza połowa. Mieliśmy świadomość, w jakiej sytuacji znajdujemy się po tych wczorajszych meczach. Obserwując zawodników na odprawie i przed meczem, mieliśmy świadomość, że rzeczywiście są mocno świadomi tego, co się dzieje i są bardzo mocno zmotywowani. Niestety ta pierwsza połowa przebiegła zupełnie pod dyktando Jastrzębia. Kompletnie nie kontrolowaliśmy przebiegu spotkania. Mało utrzymywaliśmy się przy piłce. No nie graliśmy tak, jak chcieliśmy. Myślę, że ta druga połowa wlała nas dużo gdzieś tam optymizmu. Oczywiście wynik końcowy jest bardzo niezadowalający. No ale szliśmy bramkę i tak naprawdę szliśmy po tą drugą. Była jeszcze jedna sytuacja, w której uważam, mogliśmy się lepiej zachować. W następny weekend przed rezerwami bardzo trudne spotkanie, ponieważ jadą do Warszawy na spotkanie z liderem tabeli. W podobnej sytuacji jak lubinianie znajduje się Górnik Polkowice, który w weekend również uległ swoim rywalom. Zespół przegrał z Hutnikiem Kraków 1-3. Polkowiczanie bezskutecznie próbują się wydostać ze strefy spadkowej, a w meczu z Hutnikiem było ich stać tylko na honorowe trafienie Idzika. Pierwsza połowa byliśmy zbyt pasywni, przede wszystkim przy tej bramce też straconej. No ale kontrolował zespół Hutnika gdzieś te poczynania na boisku i tutaj my akurat dużo reagowaliśmy w tych fazach przejściowych. Chcieliśmy też, nie ukrywam, skontrolować. Tutaj też mieliśmy swoje problemy. Nie przyjechał z nami Jarek Piech, Klaudiusz Krasa, Kiebzak, którzy ostatnio grali, też nie przyjechali z nami. Mimo wszystko chcieliśmy tutaj przede wszystkim zagrać o pełną pulę. W tej pierwszej połowie, tak jak powiedziałem, no, pełna kontrola Hutnika. Mimo wszystko uważam, że no, były takie momenty, że przy odrobinie szczęścia można było strzelić pierwszemu bramkę. Tutaj akurat straciliśmy piersi i wiadomo, jak się gra na wyjazdach, tym bardziej w Hutniku, gdzie ten bilans meczy wygranych na pewno jest po stronie gdzieś tam Hutnika. Druga rzecz, że no, znani są mi też zawodnicy, z którymi współpracowałem, czy Węgier, czy Kubowicz, to wiem, że swoim doświadczeniem też na pewno przy takim prowadzeniu gdzieś i utrzymaniu piłki u góry przez wróbla nie będzie nam łatwo. W następnej kolejce Polkowiczanie zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg. Raków Częstochowa okazał się za silny dla Miedzi Legnica i ta uległa liderowi tabeli 0-2. Zmierzający po Mistrzostwo Polski Raków Częstochowa nie miał problemów, aby pokonać ostatnią drużynę ligi. W obu częściach gry zdobyli po jednej bramce i dołożyli cegiełkę do swojego celu. Na samym wstępie chciałem pogratulować drużynie Rakowa całego sezonu. Tak udanego dla nich i już chyba coraz głośniej można o tym mówić, że Mistrzostwa Polski, bo zespół gra tak konsekwentnie, tak na niewiele pozwala przeciwnikowi, że to mistrzostwo już jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Jeśli chodzi o nas, w ten mecz weszliśmy zbyt bojaźliwie, zbyt mocno oddaliśmy pole rywalowi. Później im dalej ten mecz się toczył, zaczęliśmy już grać trochę lepiej i przede wszystkim konsekwentnie bronić. I ta faza gry obronnej wyglądała całkiem solidnie w naszym wykonaniu. Niestety tracimy dwie bramki po stałych fragmentach gry, gdzie oczywiście nie tylko my, ale każdy w Polsce wie, jaki to jest atut drużyny Rakowa. Uszczegliśmy się Petraszka w polu karnym, uszczegliśmy się chociażby Gutkowskisa czy Piaseckiego, no ale niestety popełniliśmy tutaj błąd, duży też pech Damiana, gdzie skierował piłkę do swojej bramki, później ta druga bramka to już konsekwencja drugiej czy trzeciej piłki w naszym polu karnym, gdzie powinniśmy się zachować lepiej. W poniedziałek Miedź Legnica powalczy o ligowe punkty z Krakowią. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.